Siema, cześć Ciarosy, cześć wszystkim nowym osobom, które się pojawiły na tym kanale. Ja jestem Ciaro Usago, jestem stylistą fryzur od ponad 11 lat i prowadzę ten kanał, który jest jakby zbudowany na fryzjerstwie, ale mówię tutaj o różnych rzeczach. Są też vlogi z podróży, jakieś tam inne rzeczy i tak naprawdę tematy, które poruszam dotyczące fryzjerstwa, możecie przełożyć na swoje życiowe sprawy, prywatne, zawodowe, różne, naprawdę. Także witajcie w moim świecie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, w którym opowiem Wam o tym, czym różni się farbowanie od rozjaśniania włosów. No i też powiem parę słów o tym, czym jest farbowanie rozjaśniające. Zapraszam. Zacznę od tego, że będę mówić do Was w polsku, bez używania jakichś tam nuklearnych, atomowo-jądrowych nazw, żebyście po prostu ogarniali, o czym ja do Was mówię. Wyjaśnię Wam też, czym jest to w ogóle farbowanie włosów, czym jest rozjaśnianie. I wtedy przejdziemy właśnie do tej różnicy. W skrócie, ale fachowo, czym jest farbowanie włosów? Farbowanie włosów składa się z dwóch elementów najczęściej, czyli z oksydantu, czyli jest to woda utleniona, i pigmentu. Oksydant powoduje rozchylenie łuski włosa, przez co pigmenty wdzierają się nam do środka tych włosów. Następnie dostałem się jeszcze głębiej i tam w środku tego włosa są takie pęcherzyki, które są wypełnione melaniną, czyli naszym naturalnym pigmentem włosa. Pigmenty sztuczne, które docierają razem z oksydantem z farby do środka, powodują otwarcie tych pęcherzyków się. Następnie sztuczne pigmenty dostają się do naszych pęcherzyków z naszym naturalnym pigmentem, rozjaśniają je delikatnie i zastępują właśnie te naturalne pigmenty sobą, czyli ten sztuczny pigment zastępuje nam te naturalne pigmenty. Następnie po koloryzacji myjemy włosy i musimy włosy zakwasić, czyli użyć odżywka albo jakąś maskę, żeby zamknąć włos, zamknąć te pęcherzyki, żeby te wszystkie pigmenty sztuczne zachowały się w tym włosie. I voilà, to jest farbowanie włosa w takim ogromnym skrócie. I teraz, czym jest rozjaśnianie? W rozjaśnieniu, podobnie jak w farbowaniu, używamy oksydant, czyli wodę utlenioną, która sama w sobie ma już właściwości rozjaśniające, ale w połączeniu z proszkiem rozjaśniającym albo z pastą rozjaśniającą, ten proces rozjaśniania jest jeszcze silniejszy. Czym jest sam rozjaśniacz, to o tym w innym odcinku, bo tu mówimy, co on powoduje, co on robi. Większość proszków rozjaśniających czy tam pasty rozjaśniającej nie ma w sobie pigmentu. Dlatego sama woda otwiera nam znowu łuskę. Wszystko dostaje się do środka, ten proszek czy pasta rozjaśniająca. Tylko to jest bardziej agresywne niż farba. Ona dostaje się do tych pęcherzyków znowu, rozrywa je wręcz. Całe pigmenty nasze naturalne ona sobie mieli po prostu, rozjaśnia je, wręcz je po prostu pali, żeby nie zostało po nich śladu. Ale zostaje ślad w postaci żółtka najczęściej. Są przypadki indywidualne, o których też powiem w innych odcinkach. No i wiecie, ona nie zostawia po sobie żadnego pigmentu. Ona po prostu rozjaśnia nasz naturalny pigment i zostają jego resztki, czyli najczęściej ludzie widzą, o, mam żółte włosy. No bo tym rozjaśnionym włosom trzeba nadać kolor, czyli używa się tonowanie albo jakiś po prostu toner, no czyli tonowanie. Ale o tym w odcinku tutaj wyżej. I właśnie na tym polega różnica. Farbowanie rozjaśnia delikatnie tylko nasz naturalny pigment, zastępując go sobą, czyli tym sztucznym pigmentem. Rozjaśnianie powoduje całkowite rozjaśnienie naszego naturalnego pigmentu i nie daje nic w zamian kolorystycznego. Łapiecie? Mam nadzieję, że tak. A teraz, czym jest farbowanie rozjaśniające? Farbowanie rozjaśniające jest i jednym, i drugim. Już tłumaczę. Chodzi o to, że w farbowaniu rozjaśniającym często używamy trzy mieszanki, ale nie zawsze. Chodzi o to, że w farbowaniu rozjaśniającym używamy silniejszy oksydant najczęściej, czyli tę wodę utlenioną, i używamy do tego mieszankę z pigmentami, która też ma właściwości rozjaśniające. Czyli to samo, otwiera się łuska włosa, wszystko wdziera się do środka włosa, rozrywane są delikatnie pęcherzyki z melaniną, czyli naszym naturalnym pigmentem, i farba rozjaśniająca dużo mocniej niż zwykła farba rozjaśnia nasz pigment, troszkę go zostaje i zastępuje go jeszcze swoim pigmentem, jakby blondem. Następnie myjemy włosy, zakwaszamy, czyli odżywka, maska, i
voilà. Ja na przykład często też lubię używać tonowania przy takich farbach, ale nie zawsze. Nie dla każdego jest farbowanie rozjaśniające, ponieważ farbowaniem rozjaśniającym rzadko uzyskamy zimne odcienie. Jest to bardzo trudne. Ale pamiętajmy, nie każdemu pasują zimne odcienie. Niektórym pasują te ciepłe. I mam klientki, u których stosuję farbowanie rozjaśniające i jest ok. Pamiętajcie też, moi drodzy, że ja do was mówię w bardzo uproszczonym języku, ale chciałbym po prostu, żebyście na taki swój rozum niefryzjerski zrozumieli, o co chodzi w tym farbowaniu. Że jak pójdziecie do fryzjera, to macie tego świadomość. Tylko nie wymądrzajcie się, jak już jesteście do tego fryzjera, bo nie jesteście fryzjerami. Przynajmniej pewnie większość z was nie jest fryzjerami. Tylko chodzi o taką, wiecie, świadomość. I tyle. Nie wolno się wymądrzać, skoro nie pracujemy w danym zawodzie. Ja po prostu robię dla was te filmy, żebyście wiedzieli, o co chodzi, co się dzieje z waszymi włosami. I robię to w taki prosty sposób. No, chyba, że wolicie, żebym wam mówił tak dokładnie, naprawdę takie nazewnictwa wszystkie, dajcie mi znać. Pomogę zrobić takie naukowe ekspedycje filmowe. Ale myślę, że tak jest po prostu zabawniej i łatwiej do zrozumienia. No ale dajcie mi znać. W końcu to wy jesteście moimi odbiorcami i powiedzcie mi po prostu, co do was łatwiej trafia. Dajcie mi znać. Oczywiście jest jeszcze zapienianie, jest rozjaśnianie temperaturą, jest rozjaśnianie jakimiś cytrynami, naturalne rozjaśnianie. Dużo różnych sposobów. Jeśli na przykład jesteście ciekawi, jak sobie delikatnie rozjaśnić włosy domowymi sposobami, albo kupując produkt jakiś i zrobić to bez jakiejś dużej ingerencji, to dajcie mi znać też w komentarzu i postaram się dla was nagrać takie filmy. Muszę też wspomnieć o rozjaśniaczach, które też mają teraz w sobie pigmenty. Tylko nie są to takie pigmenty blondy, czyli na przykład, nie wiem, jakiś blond beżowy, blond taki, znaczy to są jakieś tam nazewnictwa takie, ale to sprawdzą się raczej... Chodzi o to, że te proszki rozjaśniające, czy pasty rozjaśniające mają sobie po prostu pigmenty fioletowe, zielone, niebieskie albo na przykład czerwone. I chodzi o to, że gdzieś tam jakaś reszta tych pigmentów zostaje w tym włosie i daje nam albo zimno, albo ciepło, albo neutralność i w ogóle. Chociaż powiem wam szczerze, że stosowałem takie rozjaśniacze i szczerze, rozjaśniać po prostu. Przynajmniej ja nie trafiłem na taki rozjaśniacz z pigmentem, który naprawdę daje mi ten pigment taki naprawdę widoczny, że jest chłodniej. No chyba, że ktoś ma z natury bardzo jasny blond, do tego ma swoje naturalne pigmenty, też zimne, i użyjemy ten rozjaśniacz z zimnym pigmentem, to gdzieś tam coś może faktycznie mało jest wtedy tego ciepła, ale szczerze, tak, moi drodzy, to już na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się podobało, to rzeczywiście zostawcie mi kciuka w górę. Będzie mi miło, a jak nie, to w dół. I nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, jeśli chcecie być na bieżąco, a my widzimy się już za kilka dni w kolejnym odcinku. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie odcinki jeszcze byście chcieli. Jakieś naukowe, czy vlogi, czy to, czy tamto. Piszcie mi koniecznie. Trzymajcie się. Hej!